Charles Francis Hanel. Książka o tobie. Tłumaczenie Wojtek Lucjejewski. Czyta Artur Witek. Część 11. Cieplne wibracje. Wpływ ciepła jest tak dobroczynny i czasem tak straszny, że nie dziwi nas, że od niepamiętnych czasów przyciąga nie tylko uwagę, ale czasami adorację ludzkości. Bez ciepła mogłoby nie być życia, tak zwierzęcego, jak i roślinnego na tej planecie. Ciepło jest doznaniem wytwarzanym przez ruch atomów materii. Jeśli dokonamy przeglądu różnych skutków ciepła, to odkryjemy, że materia i ruch są ściśle z nim powiązane. Gdy ciepło połączy się z pewnymi substancjami, to pojawi się zjawisko, które nazywamy spalaniem. Jest to spowodowane złączeniem tlenu i węgla, co powoduje jednocześnie ciepło i światło, a rezultatem jest dezintegracja substancji. Mamy inne przyczyny spalania, które następują dużo szybciej. Na przykład nitroceluloza. Nitroceluloza jest kombinacją wodoru, tlenu, węgla i azotu. Gdy dostarczymy ciepła, to cztery rodzaje atomów rozpadną się bez śladu. Co się z nimi stało? Węgiel i część tlenu stwarza dwutlenek węgla. Reszta tlenu połączy się z wodorem i stanie się parą wodną. Azot pozostanie wolny. Zobaczymy więc, że ciepło nie zmienia natury atomów, ale po prostu zmienia ich względną pozycję w odniesieniu do każdego innego. Zastosowanie ciepła nie tylko powoduje chemiczne zmiany w naturze substancji, ale również wyzwala energię. A co jest najbardziej interesujące, to, że zawsze wyzwala energię słoneczną. Spalanie węgla to spalanie resztek ogromnych lasów, które zaistniały na Ziemi długo przed nadejściem człowieka. Istnienie tych lasów zależało od energii promieniowanej ze Słońca. Teraz spalamy węgiel, który uwalnia energię promieniowaną ze Słońca na Ziemię tysiące lat temu i która została zachowana nietknięta. Ale jeśli aplikujemy ciepło do wody, po prostu łączymy energię słoneczną zmagazynowaną w drewnie czy węglu i tym samym przerabiamy wodę w parę. Jeśli użyjemy siły hydraulicznej, to znowu utylizujemy energię słoneczną, która była potrzebna, by podnieść wodę z oceanu czy jeziora, by znalazła się na szczycie góry. Energia wiatru jest tylko siłą, która jest oddana do atmosfery przez kondensację pary i dlatego też jest otrzymana ze Słońca. Całe życie zwierzęce zależy od pokarmu, a ten pokarm jest znowu rezultatem działania energii słonecznej na Ziemię. Każdy atom wodoru we krwi zwierzęcia uwalnia pewną szczególną ilość energii słonecznej. Ten łączy się z tlenem i powoduje przywrócenie tej energii w innej formie do natury. Linie energii przechodzące przez centrum zawsze wzmacniają się i koncentrują w ognisku w ciepło czy światło albo oba. Zawieszona energia przechodząc przez wzmocnione lokalne centra zestala się i materializuje w energię statyczną. Między energią a materią mamy niezmiennie używany most. Tym mostem jest ciepło, które wyraża się w zależności od zastosowanej energii, napotkania oporu i zużytego czasu. Jeśli będzie duży opór w krótkim czasie, ciepło będzie intensywne. Jeśli mniejszy opór albo dłuższy czas, ciepło będzie podawane w proporcjach mniejszych albo rozłożonych w czasie. Nie dlatego, że jest mniejsza ilość ciepła, ale ponieważ jest rozciągnięte w dłuższym lub krótszym czasie. Materia w ruchu i eter pod napięciem tworzą fundamentalne, konkretne rzeczy, z którymi mamy do czynienia w fizyce. Pierwsze reprezentuje energię kinetyczną, a drugie energię potencjalną. A wszystkie działania materialnego wszechświata powstają w wyniku zmian z jednej formy w drugą. Energia jest potencjalną siłą w stanie działania, gdy materia jest przewidywaną energią w stanie uśpionym. Energia jest poprzednikiem materii, jest rafinowaną kompozycją i bardziej podatną na wpływ prawa naturalnego. Niekończący się ocean energii powstał powoli z odwiecznych praw natury. Wieczna cisza była łonem, które dało narodziny oceanowi życia. Kiedykolwiek następuje przenoszenie i transformacja energii, pojawiają się jakieś rezultaty, ale ilość energii nigdy nie zmniejsza się. Jest tylko przekazywana z jednego ciała do drugiego. Energia zależy od tempa ruchu. Jest to masa pomnożona przez szybkość i dlatego znajdujemy największą ilość energii przemieszczające się przez gwiezdną przestrzeń, ponieważ z pewnością ciała niebieskie zawierają największą masę i osiągają największą szybkość. Oblicza się, że Słońce rozprowadza energię w przestrzeń wielkości ponad 1100 koni mechanicznych na metr kwadratowy powierzchni.
Eter jest więc wielkim pojazdem energii i medium, w którym cała energia ma swój początek. Energia przychodzi z potencjalnej w kinetyczną i z powrotem. Na przykład, gdy planeta znajduje się w najdalszym od Słońca punkcie, jej szybkość jest najmniejsza i w konsekwencji jej energia kinetyczna jest też najmniejsza. Gdy przejdzie najdalszy punkt jej orbity i zacznie zbliżać się do Słońca, nabywa energii kinetycznej na koszt potencjalnej energii. Gdy najbliżej Słońca, jej szybkość jest największa, a energia potencjalna najmniejsza. Gdy opuszcza najbliższy punkt i wycofuje się, jej kinetyczna energia zaczyna się zmniejszać. Jest używana do pokonania potężnej grawitacji Słońca. Takie są odpływy i przypływy przez całą naturę widzialnej energii wszechświata. I w tym znajdziemy wytłumaczenie dla różnych skutków wymiernych wywieranych na ludzkość przez planety ciągle zmieniające swoje miejsce. Wszystkie zmiany i zjawiska powstają w wyniku fluktuacji eterycznych, fal spowodowanych przez ruch gwiezdnych ciał albo masy pomnożonej przez szybkość. Słońce zawiera ogromną ilość helu. Hel pochodzi z radu, a rad jest magazynem najbardziej skoncentrowanej energii rozpoznany przez człowieka. Jest źródłem energii, która wyzwala 3 do 4 milionów razy więcej ciepła niż jakakolwiek znana chemiczna reakcja i kontynuuje to w prawie nieograniczonej ilości. Molekuła jest strukturą utworzoną przez połączenie węgla, azotu, tlenu i wodoru. Te cztery atomy reprezentują Ziemię, powietrze, ogień i wodę. Te cztery elementy formują różne molekuły, z których skomponowane jest 86 chemicznych elementów. Charakter tych elementów zależy od proporcji, w której połączone są cztery pierwiastkowe elementy. A każdy element wnosi wkład swoim tempem wibracji, w zgodności do proporcji, w jakiej jest obecny w tej kombinacji. Te 86 różnych chemicznych elementów tworzy podstawę dla każdej grupy materii, organicznej czy nieorganicznej. A tylko jedną różnicą w tych elementach jest tempo wibracji albo działanie wibracji molekuł, z których struktura jest skomponowana. Konstytucja materii jest dlatego po prostu trybem ruchu. Wszystkie formy są rezultatem wibracyjnego ruchu energii kosmicznej. Materialne zmiany, które mają miejsce, są spowodowane przez zmiany w atomowej strukturze, a zmiany w atomowej strukturze są skutkami zmian w wibracyjnym ruchu kosmicznej energii. Z powodu tych faktów widzimy, że przekształcenie jest nie tylko całkowicie możliwe, ale właściwie musi mieć nieustannie miejsce. Te różne manifestacje energii to grawitacja, ciepło, światło, elektryczność, magnetyzm, powinowactwo substancji chemicznych i spójność albo molekularne przyciąganie. Prawo grawitacji to każda substancja we wszechświecie przyciąga każdą inną substancję z siłą wspólnie proporcjonalną do masy przyciąganego ciała i zmienia się w odwrotności do kwadratu odległości. Światło, ciepło, magnetyzm, elektryczność, powinowactwo chemiczne są tylko różnymi formami jednej i tej samej energii i każde może bezpośrednio czy pośrednio powrócić do oryginalnej formy, z której powstało. Siła kosmiczna, statyczna czy dynamiczna nie może być zwiększona lub zmniejszona. Ale odkąd naukowcy przyjmują za prawdę tylko to, co może być zademonstrowane eksperymentem albo wyliczeniem, a ponieważ było dużo bardziej trudno mierzyć i obliczać siły niż zważyć materię, rotacja siły pozostała tajemnicą przez wiele lat. Dopiero teraz to twierdzenie zostało uznane i zademonstrowane. Jest to teraz jednakże gwarantowane i bezsporne uznanie. By zareagować chemicznie, dwa ciała muszą zawierać wrodzoną energię w różnych chemicznych potencjałach. Gdy te treści są połączone, część wprowadzonej energii, jednej albo obu, jest przeniesiona do takich nowych form, by były stabilne w nowych warunkach. Używamy słowa przyleganie, by wskazać na przyciąganie wywarte na cząsteczki dwóch różnych ciał, gdy umieszczone we wzajemnym kontakcie. Z drugiej strony, gdy cząsteczki różnych ciał mają takie przyciąganie do siebie, że łączą się formułując substancje różnej chemicznej natury, to mamy operację powinowactwa chemicznego. Kiedy substancja jest ogrzewana, oddaje część swojego ciepła do otoczenia,
Ta cieplna energia rozchodzi się jako falistość w otoczeniu i podąża z szybkością prawie 300 km na sekundę. Jeżeli temperatura gorącej substancji nie jest zbyt duża, to falistości nie oddziaływują na oko, są niewidoczne, formując promienie ciemnego ciepła. Ale jeśli temperatura rośnie, zaczynamy widzieć promienie czerwieni i mówimy, że to ciało jest rozgrzane do czerwoności. A gdy temperatura ciągle rośnie, ciało staje się żółte, a dalej białe, aż ostatecznie świeci splendorem jakby słońca. Ten splendor słońca jest znakiem natury procesu, który ma miejsce dla światła i ciepła, a energia jest procesem wyzwalania energii słonecznej. Poprzez proces spalania wyzwala się znowu światło słoneczne, pozostawione w drewnie i węglu. Siła, która napędza lokomotywę, jest po prostu światłem słonecznym zamienionym w moc. W 1857 roku pan Murray z Londynu opublikował biografię słynnego angielskiego inżyniera, George'a Stephensona, gdzie jest podany interesujący opis cyklu światła i ciepła. W niedzielę po wyjściu towarzystwa z kościoła stanęli na tarasie, patrząc z góry na stację kolejową, gdzie ruszył pociąg, zostawiając długą linię białej pary. Czy możesz mi powiedzieć, jaka siła porusza ten pociąg? Spytał Stevenson znanego geologa, Buchlanda. Dlaczego? Odpowiedział ten. Myślę, że to jest jeden z twoich wielkich parowozów. Ale co porusza ten parowóz? Och, prawdopodobnie jeden z twoich maszynistów z Newcastle. A co powiesz o świetle słonecznym? Co masz na myśli? Nic innego nie porusza parowozu, powiedział świetny inżynier. To światło, które przez tysiące lat gromadziło się na ziemi, było wdychane przez rośliny, a te w czasie swojego wzrostu wiązały węgiel, a teraz leżąc przez tysiące lat, w pokładach węgla zostało wyzwolone, by służyć ludzkości, tak jak w tym silniku. Jeśli ten wspaniały inżynier żyłby teraz, zamiast w 1857 roku, nie pytałby tylko, czy możesz mi powiedzieć, co porusza pociąg, ale co porusza wszystkie pociągi, maszyny, co oświeca i ogrzewa nasze domy, nasze fabryki, nasze miasta. A odpowiedź byłaby ta sama. Nic innego, tylko światło słoneczne. Ta sama energia słoneczna pobiera wodę z oceanu w formie pary. Woda zostałaby w perfekcyjnej równowadze, gdyby nie działanie słońca. Promienie słońca padające na ocean zmieniają wodę w parę. Para przechodzi do atmosfery w formie mgły. Wiatr gromadzi to w formę chmur i przenosi nad kontynenty. Tutaj przez zmiany temperatury są zamieniane w deszcz albo śnieg. A więc słońce jest nie tylko źródłem energii elektrycznej, z której powstają światło i ciepło, ale jest również źródłem życia. Życie nie mogłoby istnieć na tej planecie bez pobudzającego i ożywiającego magnetyzmu wywodzącego się ze Słońca. Gdy Ziemia zbliża się do Słońca na wiosnę, widzimy miriadę roślin i kwiatów, zieloność pokrywającą pola. Siła dająca życie staje się wszędzie widoczna. Efekt tego wpływu dostrzega się w temperamentach ludzi zamieszkujących glob. Kiedy prostopadłe promienie osiągają ludzi, to znajdujemy radosne, optymistyczne, słoneczne usposobienie. Ale na dalekiej północy, gdzie brakuje światła i ciepła, życie staje się walką i znajdujemy ludzi pochmurnych i ponurych. Cała energia na tej ziemi, organiczna czy nieorganiczna, pośrednio lub bezpośrednio, pochodzi od słońca. Płynąca woda, pęd wiatru, przemijające chmury, toczący się grzmot, błyskawice, padanie deszczu, śniegu, rosa, mróz albo grad, wzrost roślin, ciepło i ruch zwierzęcych i ludzkich ciał, spalanie drewna i węgla – wszystko to jest działaniem energii słonecznej. Najpotężniejszą energią fizyczną, tą, której różne formy i dziedziny działania rosną każdego dnia, z której korzyści są tak wielkie, jak niewiedza i uprzedzenia jej dotyczące, jest bez cienia wątpliwości energia elektryczna. Gdy wszystkie jej właściwości zostaną rozpoznane, energia elektryczna stanie się podstawą terapii, ponieważ wszystkie inne formy energii są zaledwie jej pochodnymi albo środkami równoważenia gry zjawisk elektrycznych w głębokościach naszych tkanek. To dzięki prądom elektrycznym odnosimy najlepsze sukcesy w powstrzymywaniu zaburzeń komórkowych. Może to być odniesione do wszystkich uszczupleń energii,
a nawet do depresji, albo do podupadania fizjologicznej witalności i do wszystkich zaburzeń refleksologicznych. Działając na nerwowe skrajności, wyrównują mnie normalną wrażliwość albo powstrzymują gorączkowe odczucia. Na rozstrojoną drażliwość działają jak harmonijna, wyrównująca siła, jako regenerator zagrożonej witalności i w końcu jako środek leczniczy dla wypaczonej stabilności. Posiadają cechy zwalczające w taki sam pomocny i racjonalny sposób, jaki ma natura, zapobiegając temu, by nasze dolegliwości nie stały się chroniczne. Cała patologia leży w ich domenie i utrzymują główne miejsce w leczeniu pomagającym w odnowie stanu zdrowia. W głębi tkanek promieniujące ciepło przekształca energię elektryczną, podnosi temperaturę we wskazanym precyzyjnie miejscu. Wywiera potwójny wpływ, elektryczne skutki i potok ciepła o pożądanej intensywności, z którą może zalać leczony organ. Ogólnie biorąc przynosi systemowi korzyści w postaci racji kalorycznej, która umożliwia skuteczne opieranie się rozkładowi fizjologicznemu. W końcu wysoka częstotliwość, najmłodsze dziecko elektroterapii. Zobaczymy rosnący każdego dnia zakres jej dobrodziejstw w odnowie stanu zdrowia, dostarczaniu w pełni energii nerwom, transfuzji największej możliwej porcji efektywnej odporności, gromadzenia witalnego dynamizmu w komórce nerwowej. I to wszystko jest dokonywane z absolutną pewnością. By zabezpieczyć jej skuteczność, elektryczność musi być formułowana i dawkowana w ten sam sposób, jak inne aktywne terapeutyczne środki. Elektryczność zadziała z mocą na każdy organ, wzmacnia system nerwowy, równoważy wymianę komórek, reguluje niewydolne funkcje, rekonstruuje tkanki i wymusza cofanie się starzenia. W statycznej formie cała domena neurozy, leków, hipochondrii, nerwowego i inteligentnego napięcia, podekscytowania i depresji jest przez nią zdominowana. Wszystkie przygnębione i neurosteniczne osoby, albo te, które cierpią na bezsenność, są dobrze zaznajomione z jej uśmierzającym i odnawiającym działaniem. Jej zdumiewający sukces we wszystkich dermatologicznych dolegliwościach jest dobrze znany. Postępująca regeneracja, spostrzegalne pobudzanie trawienia i odżywiania, komfort i przyjemność chodzenia i ruchu, zwiększenie sił albo odporność na znużenie pracą, wyraźny wzrost radości życia. Takie rezultaty są ogólnie obserwowane. A elektryczność jest tylko inną formą wibracji, inną nazwą promieni słonecznych. Jest specjalizowanymi i ukierunkowanymi promieniami słonecznymi. Dlaczego nie mogłaby być największym terapeutycznym środkiem rozpoznanym przez człowieka? Czyż nie jest to źródło światła, ciepła, energii i życia jako takiego?